Dzień dobry. Witam was wszystkich na 10. jesieni Linuxowej. Jakie szczęście, że ta impreza trwała do 10. edycji. Ale teraz już musi. Teraz już musi, bo już nie ma pingwinarium. Słuchajcie, cieszę się, że tak licznie przybyliście na tę salę. Imprezę już ogłosiłem otwartą, więc drugi raz tego robić nie będę. Chłopcy zaczną na temat centrali pod Linuxem. Mikrofon przekazuję. Przepraszam, że się nie przedstawiłem, ale nie zrobię tego. Można powiedzieć na stronie. Nie mam koszulki ojca dyrektora, bo w zeszłym roku taką świecącą, ale wiesz, że nie chodzi. Dobrze, zostawiam mikrofon. Miłego. Dzięki. Dzięki. Witamy. Skandal Foszkowski. Chcieliśmy pokazać kilka ciekawostek, kilka wniosków, które nasunęły się, tworząc centralę telefoniczną. Centralę zaczęliśmy tworzyć troszeczkę przez zabawę, troszeczkę niechcącą. To znaczy najpierw była zabawa, próby różne stworzenia centrali. Po chwili okazało się, że ktoś potrzebuje, a później ktoś miał kogoś, kto jeszcze potrzebował. W ten sposób zrobiliśmy kilka wdrożeń. Na dzień dzisiejszy dalej tego typu nie wiem. To znaczy przez ostatnie roki robiliśmy nic, więc pomyśleliśmy, że zabierzemy nasze wnioski, doświadczenia i pokażemy na jesieni. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Slajdów jest trochę sporo, więc nie wiem, jak podzielić tę prezentację. Jest część teoretyczna, jest część, którą zwaliśmy proof of concept, czyli co zrobiliśmy, w jaki sposób. Są też przykładowe konfiguracje, są tu, więc powinno starczyć na to godzinę spokojnie. No nie, to no nie jest aż taka ciekawa, więc mam nadzieję, że nie będziemy się całej dodać. No jakbyście chcieli, wychodzimy, możemy pogadać. Dobra. W celu prezentacji możemy do tego mikrofon do ręki, tak rozprowadzę kontakt, to jest nie. Chcieliśmy wam pokazać, jakie są możliwości konfiguracji stawiska, co możemy zbudować, po co. Będziemy bazowali na naszych doświadczeniach i chcemy was zachęcić też do budowy własnych centra. O dziwo, jest potem wiele budów. To, co robiliśmy, wszystko jest oparte na Gentoo Linuxie. Wszystkie dyski są zaszyfrowane, a to też będę mówił później dlaczego. To są takie ogólne założenia. Nie ucierpiał żaden telefon, to znaczy, że mógł pozwolić wersję prezentacji. To znaczy, że rzuciłem później. Nie, dobrze, zobaczymy. Jak będzie pusty slajd, to znaczy, że to nie jest ta wersja prezentacji. Wprowadzenie do asteriska, czyli takie, tam będzie krótkie wprowadzenie. Powiemy, z czym można integrować, jak i po co. Funkcjonalności i przykłady wdrożeń to jest tak jakby ta druga duża część. Problemy, uwagi praktyczne. Problemów też troszeczkę było, więc może będzie ciekawe. Tak, to nie jest ta prezentacja. Mówiłem, że tak. Dziękuję. Następny slajd jest pełny, tylko ten powinien być skasowany, a drugi Łukasz uzupełnił jeszcze konfigurację. Tego było tak naprawdę brakowało. Historię góry wrzuciliśmy, ponieważ dzisiaj, że jest Wikipedia i też nie warto, żebyśmy tutaj kopiowali te opisy. A właśnie. Czym jest asterisk? Asterisk jest centralą abonencką, to znaczy abonencką, czyli taką, którą możemy mieć w swojej firmie, w swoim domu. Jest to programowanie open source. Jest to tak naprawdę platforma do budowy własnych rozwiązań telefonicznych. To będzie tylko w koncert pokazane, co można z tą platformą zrobić. Jest oprogramowaniem darmowym, co akurat nam się bardzo podobało, to znaczy cały koszt wdrożenia to było nasze wynagrodzenie. Plus sprzęt. No i właśnie ten sprzęt, czyli integruje się z praktycznie każdą infrastrukturą telefoniczną. To jest o tyle ważne, że dwa razy nam się zdarzyło, że robiliśmy coś od początku. Zawsze jednak klient coś ma jakiś usługodawców, jakichś prowajderów telefonii, ma jakąś infrastrukturę telefoniczną. Lepszą lub gorszą, albo nie chce inwestować na wszystko. Chcę wymienić to, co jest mu potrzebne. Ok, z czym możemy się integrować? Możemy podłączyć sobie dowolną linię analogową, FXO, no nie wiem, co na to skróty. W każdym razie możemy podłączyć się do takich zwykłych telefonów, może nie takie z kółeczkiem, bo raczej byśmy chcieli mieć to nowe wybieranie, acz nie twierdzę, żeby nie działało, nie próbowaliśmy po prostu. Nie jest to na tej mapie, bo nie jest to opłacalne.
Jest to całkowicie opłacalne, dlatego że software'owy telefon jest za darmo, dlatego że telefon wejpowy kosztuje tyle, co taki zwykły stonowy wybieranie. To znaczy dobry telefon wejpowy można kupić za 100 zł na Allegro, to jeszcze tak robiliśmy. Czy ci koledzy z Allegro też na sponsorach w tym roku, czy już? Nie muszę. A to dobra, to nie wiadomo, że podnie nazwę. Możemy z faktami cyfrowymi. Fakt cyfrowy, nie wszyscy muszą wiedzieć, jest to taki, wygląda tak skrętka. Jest to taka linia, która zawiera 30 linii aboneckich. Znaczy jest to, wygląda jak skrętka, znaczy gniazda solaria 45 po prostu. Ale często, jeżeli zamawiamy większą liczbę linii, to dostawca nam nie ciągnie takich kabelków 120, tylko 4 trakty cyfrowe i to jest po 30 linii aboneckich. Chyba nawet 32, jak się zrezygnuje, to jakiś transmisyjny kabel. No to są 32 kanały, to jest podział czasowy podział pasma, ale 32 kanały, które zwracam dla wojów, nie pod to, ile używamy, to są sygnałowe, a reszta jest małym zdaniem. Mamy jeszcze tradycyjny SDN, czasami jeszcze montowany w jakichś firmach. Czasami też wypycha takie SDN, ponieważ zostało trochę modemów, klienci zwracają, więc następnym klientom, którzy zamawiają 4 linie, to tak, no, podłączają SDN-a, chociaż na przykład mogliby podłączyć trakt E1. To tak naprawdę ISDN to jest z grubsza to samo co ta jedynka, tylko że ISDN ma 3 kanały, ta jedynka ma kanał 30. I też to jest to samo. Transmisja jest cyfrowa, ale nie może mieć konta VoIP. O dziwo to też działa. To znaczy mieliśmy wdrożenie, gdzie klient miał podłączony światłowód od providera, do tego światłowodu wpiął sobie nasza centrala. Czyli po prostu puszczał to, no, tak jakby polecił. Żeby to wszystko podłączyć, tak naprawdę no, nasz PC, nasz serwer nie ma pewnie takich gniazdek, więc trzeba sobie kupić dodatkową kartę. Nie są tanie. Może tutaj jest no, ta gwiazdka w tym asterisku, że tak naprawdę te karty produkuje firmę Divium, która jednocześnie sponsoruje projekt Asterisk. I tak naprawdę, jeżeli mamy tutaj tych kart ileś, to dla Asteriska to są kanały. I te kanały można sobie dowolnie lutować pomiędzy kolejnymi kanałami, kolejkami i tak dalej. To będzie za chwilę. Czyli to trochę jest taki router, bardziej to działa jak taki router na poziomie Wi-Fi, mowy, telefonii niż... No tak to trzeba sobie wyobrażać po prostu. Dobra? No, oczywiście, jeżeli byśmy chcieli spinać tylko po Wi-Fi, czyli mielibyśmy loganie softfony albo nawet skrętowe telefony działające po Wi-Fi, a na wyjściu mamy jakąś bramę wojpową, bo to nie potrzebujemy żadnego sprzętu. Po prostu mamy placeta, który ma w miarę sensowną wydajność. No to się do niego łączy jakimś jatrem albo czymś w tym stylu, z dowolnym telefonem. Zwyczajnie na świat, tak samo można sobie zamówić numer, prawdziwy numer jakiegoś providera wojpa i wpiąć do bramki. Tak i wtedy jedyny koszt, właściwie koszt nawet zerowy, bo jedynym kosztem jest placeta, który będzie tam. Też dobra rzecz jest zamawianie, dlatego że można sobie dowolną numerację wybrać zamawiając numer. Czyli można udawać, że na przykład mamy biuro w Warszawie. Równie dobrze można zamówić sobie numerację, chyba 39 tak się zaczyna, która jest numeracją wejpową, ale wszystkie połączenia, które się wykonuje na ten numer, są traktowane jako połączenie lokalne. To jest taka ciekawostka, jak ktoś kiedyś potrzebował sobie zrobić tani numer do dzwonienia, na który mogą dzwonić klienci. OK, co mamy z funkcjonalności w asterisku? Mamy zapisywanie bilingu połączeń, czyli tak naprawdę możemy sobie w Postgres SQL-u, w logu, w SQLite. Postgres jest łączony przez Unix od BC, więc tak naprawdę to domowa baza danych może być pod spodem. Tam, to jest SQL, to prawdopodobnie będzie działać. Dokładnie, tak to sobie jest podstawowy. OK, co mogę powiedzieć na razie na tym etapie o bilingu? Jest to jedna z najbardziej pokręconych funkcjonalności asteriska. Dojście, co w tym bilingu jest bilingiem, czego on jest, zajął mi dużo wieczorów i dalej nie jestem pewien, czy już to jest. Zajrzałem, że zajrzałem, sieć tam był tak. To jest zrobione tak, jak jest zrobione. Zgadza się, to nie jest najlepiej, ale ruszyłem się przekonałem, że tego nie wolno ruszać. W tym momencie też postanowiłem, że już tego nie patrzuję i szukam drogi naokoło. To jest tak, jak powiedział Jacek. Uwaga druga, obiecanie, że 2.1.8 się to poprawią. Nie wiem, już nie doszedłem tak daleko. Nie, ostatecznie stanęło na tym, że CDR-y odpadają całkiem, teraz prowadzi jakiś kolek i inną do tego. No, nie dziwię się. Tak. Szczególnie robi się to pokręcone w momencie, kiedy mamy połączenie, które forwardujemy gdzieś, które idzie gdzieś. Później dowiedzieć, który wpis czego dotyczył, jest trudno. Po drugie zauważyłem, że ta baza danych jest podłączona
na inserty, a jednocześnie na rolbeki robi na tej bazie. Czyli czasami sobie cofnie jakieś i spóźnie i są dziury po prostu w wierszach. Nie wiadomo czego brakuje i dlaczego tak naprawdę. I co się stało, że zniknęło? No to głównie, to nie robi się prosto, że to jest po prostu ktoś wybierał numer, to przygarowujemy gdzieś. I to jest wszystko, to CDR są ok. Tak, natomiast jeżeli robimy jakiś stary stworzenie jałów, przekierowany, to do kolejek, no to będziemy mieć trochę zabawy z utwalnieniem, co tak naprawdę to się dzieje. Praktycznie potrzebowaliśmy w którymś momencie konwersji nagrań, czy nagrywaliśmy tak jak szło, a potrzebowaliśmy w MP3, bo tak klient potrzebował. Więc logicznym wydaje się zrobić sobie selekta po CDR-ze, zobaczyć jakie są nagrania i na dysku je skonwertować. Bardzo szybko zrezygnowałem się z tego pomysłu, to nie odpowiadało temu, co faktycznie było. Czasami było więcej, czasami mniej. To nie było to co do tego reguły. Okej, okay. Funkcjonalności, konfiguracja diagramu. Więc tak, no tutaj głównym jakby programem, który działa na Asterisku jest Diagram. Zaraz pokażę przykład z jednego z naszych wdrożeń. Ogólnie to tak, ogólnie polega to, ogólnie mamy konfigurację w kartach tekstowych lub na bazie danych. Aha, to jest, jeżeli chodzi o konfigurację. Ogólnie konfiguracja jest przetwarzana w kartach tekstowych, to jest jakby podstawowy tryb. Może być również przetwarzana w bazie danych. W tym momencie po inicie DPC łączymy pliki. Konfiguracji zastępujemy tabelkę z odpowiednimi danymi. Fajne w tym jest to, że mamy tryb real-time. Czyli jeżeli dodajemy użytkownika na bazie, to zostaje on zauważony przez Asterisko od razu. Nie trzeba robić żadnego rodzaju konfiguracji, trzeba tego startować. Więc to jest bardzo fajna funkcjonalność. I do tego mamy możliwość integracji z jedną aplikacją. Ja dokładnie nie wiem, zaraz pokażę, będzie rozpisany na następnym slajdzie. Natomiast integracja, bo w naszym przykładzie integrowaliśmy się przez Java, jako że ja jestem działowcem, już od ładnych paru lat, to używam właściwie tylko tego języka programowania, a przynajmniej wtedy używałem. Więc korzystałem z biblioteki Asterisk Java. I są dwie możliwości. Albo mamy AMI, to jest Asterisk Binary Interface. To mamy konfigurację, to mamy działanie w trybie, możemy napisać konfigurację Asteriska bądź wykonać jakieś operacje, czyli w tym momencie my jako aplikacja dronowa jesteśmy, robimy pusha do Asteriska, więc przykładowo możemy wystawić mu serwis i w momencie, w którym ktoś wywoła serwis, my wysyłamy do Asteriska komunikat, zadzwoń pod ten numer i przekieruj go do zadzwoń pod ten numer i w momencie, w którym ktoś odbierze, zestaw połączenie pomiędzy nim a osobą w call center, która chce z nim porozmawiać. Tak w ogóle mam nadzieję, że... No, czyli jest to przykład wdrożeń, ja nie wiem, czy nam wystarczy czasu. Znaczy właśnie przykładami trochę się boimy, że to będzie lincz, jak powiem, że robicie to dla call center, a nie wiem, czy robicie call center, jak ktoś do was dzwoni z ofertą kredytów. Natomiast sami wykorzystywaliśmy do tego, żeby można było... No dobra, o tym tam ewentualnie się dotyczące... I jeszcze mamy drugi AGI. A to jest Game Interface, to mam gdzieś tą drugą stronę. Czyli jeżeli ktoś do nas zadzwoni, wykonuje się jakiś program na podziemia Asteriska, to możemy w dowolnym momencie wywołać nasz portal. Czyli on w dowolnym innym języku. Jest o tyle dobrze, że są porty do naprawdę wielu języków. Można pisać C, można pisać Perl, można pisać Java, Ravi. Także praktycznie to, co ludzi w tym może pisać. Tu może być problem z wersją tej biblioteki. Czy wersja biblioteki jest zgodna z wersją Asteriska, którą mamy? Jakie ma bugi? Dlaczego to działa stabilnie? Ale można sobie samemu zaimplementować ten protokół. Tak, dokładnie. W zakresie funkcjonalności, która jest potrzebna. Czy ten program nie wiem, czy jest protokół, to jest łączenie. To jest łatwiejsze niż łatwiejsze w bibliotekach, które akurat te funkcje, które chciałbym. Znaczy akurat biblioteki były fajne, bo miały te funkcje, które były nam potrzebne, ale nie trzeba było wnikać. Ale mi się udało kiedyś po prostu ten netem, czy można podpiąć do Asteriska i wydawać w komendy te same, które są w konsoli dostępne. Dokładnie. No, bo byłem w stanie to dość, jak, co mam wpisać, żeby coś zrobić. Ale z drugiej strony odbieranie eventów to jest pasowanie tego okienka, które przeskakuje z komunikatem, co się dzieje w centralnie, szukanie tego, co mnie interesuje i robienie akcji. Więc to lepiej, jak mam bibliotekę, która sobie robi stelera, zapominam jak to jest działanie. Ja też mam problem z pasowaniem, bo ten protokół jest bardzo źle zdefiniowany i w niektórych przypadkach, jak tam gdzieś komunikat wyjdzie za duży, albo pojawi się znak, który nie przewidział
Znaczy, protokół wygląda tak, jak ktoś by sobie grypował logi i w czasie rzeczywistym zastanawiał się, szukał tego, co potrzebne. No i to nie jest specyfikacja. No i jest specyfikacja, że zgodnie z tą wersją asteryska, której chcemy użyć, to już jest inna. Między komendami są spacje, takie ułatwienie. Teraz tak, jeżeli chodzi o sam diagram, jest to lista kroków do wykonania na podstawie numeru wewnętrznego, który przyszedł do nas z zewnątrz. Punkty wejścia do systemu mapujemy na konkretne konteksty, więc na przykład możemy zdefiniować, że telefon VoIP-owy, który zalogował się na taki login, wchodzi do systemu pod taką nazwą, pod takim kontekstem. Tak samo jedynki to jedynki, każdy zewnętrzny tak samo definiuje połączenia przechodzące na konkretny kontekst. Możemy robić tutaj programowanie w tym sensie, gdyż ma ify, ma procedury, można zrobić pętlę przy pomocy while'a. I przykładowo pokażę przykładowy diagram, który. Ale tylko tak poglądowo. 5-2-minutowy podgląd. To naprawdę nie jest dobrze zaczynać. Jest naszyć. Mamy coś takiego, tak? Więc mamy definicję kontekstu. Trzeba nie wytykać błędy, jak ktoś widzi. Nie, to ja akurat ten przykład... Nie tylko wrócę, że ścianka tak się robi, ale tak musi być. Co? Ścianka trochę większa. Jeszcze większa, tak? Ctrl plus. Były beta testy, ale to były sali, bo sala była pełna i procesie potwierdzenie, że widać. No dobra. Więc tak, definiujemy sobie konteksty. To jest nasze pytanie. Jak trzy osoby będzie się rękę przerywały, dobra? Nie, to jest refazor oczywisty, tak? To jest AVR. Jest AVR, tak? Mamy rozszerzenie F i start i po kolei krok. Krok pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, dwudziesty i tak dalej. I co tu się dzieje? Możemy już nie wiedzieć, dużo możemy nie wiedzieć, tak? Czekamy na 2 sekundy i odtwarzamy dźwięk witamy. Tak, witamy następnie powstać. To, że można przerwać odtwarzanie, że użytkownik nie może coś zrobić. Można też pokazać mu odsłuchać do końca. Możemy naciśnąć zero, a jak już wiemy, to nacisnę ten skanę. Dokładnie. Czekamy 1 sekundę, aż przedłużymy ten dźwięk witamy. Po dźwięku witamy, czekamy 1 sekundę i mówimy, i odtwarzamy następne dźwięki. Sprzedaż, wybierz 1. Czy tak się nazywa wave po prostu, albo... Wybierz 2. Kliki dźwiękowe, które mamy. I tak dalej mamy całe drzewko. Ja bym zakończył na razie, ale wiesz? Myślę, że tak zrobimy. Już... Ja myślę, że dojdziemy do momentu, kiedy my nie będziemy już wiedzieć, co to robi. Jak to można zrobić? Nie będę mówił, co on robi dokładnie, bo... Więc dobrze, jeśli tak, skład jest piękny, natomiast samo wyrażenie wygląda tak. Czyli mamy na rozszerzeniu, które zaczyna się od zera, ma dowolną ilość cyfr. Jest to powiedzmy jakiś rodzaj rejestra. Definiujemy, że chcemy zadzwonić pod taki numer. Aha. Pytania później, dobra. Może podostępić ten. Ta asteryska była ten drugi język, a jest dwa zdaje się. Bardziej wyglądający po ludzku. Ale jak ktoś już zaczynał tak pisać, to dalej rozwija to. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak jest pytanie. Ja się nie dotarłem się do tyle dwa. Że było gdzieś, chodzi, że był jak niedole, że nie używaj tylko użyte. Znaczy nie mam tutaj wersji, żeby tak porównać ma 1, 2. Tak się od początku programowała asteriska. Teraz mamy to był też zdaje się AR, a teraz jakiś czas też mam paru wersji. To może jest inaczej, który... Turecki i tak dalej. Tylko pytanie, w którym roku... I też wewnętrznie kompilowane do tego samego, co to. Już było coś takiego za naszych czasów, ale wrzucaliśmy... Ale wszystkie przykłady były według tego... Dokładnie, wszystkie przykłady były w tym, więc... Pożądajcie tego przykładu. Jeżeli chodzi o samą asteryskę, czyli ten, czyli ta biblioteka, co można robić? Można modyfikować konfigurację przez zmianę na bazie danych real-time, czyli w tym momencie my się dobijamy do Postgresa, na który w jednej stronie asterisk dobija się do Postgresa w ODBC. My się dobijamy z drugiej strony przez Hibernate'a. I możemy to modyfikować. Tak? Może na przykład ktoś przez stronę www chce dodać nowego użytkownika, więc wprowadza w formularzu dane tego użytkownika, klika zapisz. W tym momencie idzie nam insert do bazy danych.
Jeszcze też widzi tego użytkownika. Możemy też wysłać komendy typu wykonaj, zadzwoń gdzieś, jeżeli ktoś odebrał, zadzwoń gdzieś indziej. To logikę biznesową tak naprawdę, bo to mówię, to jest jakby dodatek tego frameworka, że możemy to zdefiniować tak, jak klient sobie zamówił, albo jak nasza firma potrzebuje. No dokładnie. Drugi punkt mamy jeszcze taki, jak baza będzie Asteriska, no to jest tak naprawdę, ona w środku wielką statyczną wasz mapę, do której możemy robić gety, puty i tym podobnie, gety, puty, listę, nieważne, można sobie sprawdzić dokumentację, jeżeli to was interesuje. Jest to tyle fajne, że tu robimy geta, w tym momencie dielplanie możemy zrobić iksa na podstawie tego. Czyli modyfikuje zachowanie już samego dielplanu, samego programu Asteriska przy pomocy Java. Możemy nawiązywać połączenia na podstawie komunikatu, czyli przykładowo użytkownik klika w CRM na link. W tym momencie CRM do nas wysyła komunikat, u nas wołał serwis, zadzwonił tego operatora z takim numerem. W tym momencie my w Javie nawiązujemy połączenie z Asteriska, nawiązujemy połączenie z Asteriska do tej osoby, do tego numeru, który został podany. W momencie, w którym ta osoba odbierze, Asterisk zostaje połączony między tamtą osobą operatorem. No i w tym momencie my odeślemy do CRM informację o tym, że udało się zadzwonić. CRM wyświetli status, że połączenie trwa. I już operator może sprzedawać klientowi kolejny bardzo potrzebny usług. Jednym kliknięciu. Przeszliśmy do wdrożenia już tak w tym kroku, ale akurat to było potrzebne. Wydaje się trochę absurdalne, tak? Że nie mogę zadzwonić z mojego telefonu na biurku, tylko muszę wybrać sobie w CRM-ie, zadzwoń. CRM wie, kiedy zadzwoniłem, wie, kiedy odłożyłem słuchawkę. Ale w praktyce telemarketerzy dzwonią do klienta, a klient jest niezainteresowany, to im się nie chce wprowadzać, że dzwoniłem, że klient mi odebrał, że nie robuję nadziei, tylko coś następnego, bo miałem prowizję prawdopodobnie za pozyskanie klienta, więc też sobie to pozwolił. Więc taki mechanizm powoduje, że oni muszą chociaż zaznaczyć tak zwanego ptaszka, nie tego klienta więcej nie dzwoni. Tak? I to jest, z tego powodu jest potrzebne, żeby telefon, który jest, miał tylko słuchawkę, a nie miał możliwości dzwonienia na miasto. No i do tego ktoś nie ma problemu, że pomyśli się w numerze, bo nie wpisuje numer. A jak z CRM-em komunikowanie się? To może już jak przyjdziemy do tego, no? Tego jest trochę. Na razie 20 minut zużyliśmy czasu, więc mam nadzieję, że zdążymy ze wszystkim. No i mamy jeszcze wiele możliwości, aż po ręce zostawienie kanałów, tak? Czyli na poziomie Java możemy na eventach dostajemy kanały, które są zestawione w nowym miasteczku. W tym momencie możemy mieć dwa dowolne kanały, zestawić i na nim robić połączenie. Więc tak naprawdę można zaprogramować źródłowicę. Cokolwiek będzie potrzebne. Tylko tu jest takie ryzyko, że im więcej bawimy się z zewnątrz pomocą pluginów, tym może być to mniej stabilne i tym może być więcej bugów. Dlatego, jeżeli robimy coś mniej skomplikowanego, lepiej pokombinować, jak zrobić to na poziomie Asteriska, bez dotykania tego menadżera i bez dotykania tego z zewnątrz. Po prostu zrobić to jak najgorszy, jak się da, bez specjalnej komunikacji zewnątrz. Okej, to już troszeczkę o tym powiedzieliśmy. Możemy sterować Asteriskiem jego pracą za pomocą linii komend, czyli wpisujemy Asterisk. Nie wiem, po co są trzy razy fałtek szczerze mówiąc. Więcej fałtek będzie wypoc. No właśnie. Generalnie dostajemy wtedy konsolę, która nam rozrzutuje logami, mówiąc, co się dzieje w centralnie, kto z kim rozmawia, kto rozłączył się, kto nawiązał połączenie, bo kto się zalogował na przykład dekantacji. Jednocześnie można komendami, no w sumie robić wszystko, tak? To samo, co powiem Java, czyli zrób połączenie, zestaw kanał, dodaj użytkownika, pokaż mi zalogowanych użytkowników i tak dalej. Bardzo dobre do debugowania, czasami jedno połączenie stanowi kilka ekranów, przygotuje za nim, dojdzie, że jest nawiązane. Tak, lecz z tej gry powiedzmy. Czyli możemy też po tego podglądać, możemy zmieniać. I teraz, co my zrobiliśmy, to było też pytanie, w tym jak z CRM-em mamy własne API restowe, czyli mamy z jednej strony Java podłączoną, Asterisk Java podłączone do centrali, z drugiej strony Tomcata, a tu Tomcacie jakąś prostą aplikację, która. No tak jak ktoś powie, że ta aplikacja musi być prosta, żeby robiła tylko to, czego brakuje, a reszta jest skonfigurowana. Znaczy, aplikacja może być dowolnie skonfigurowana. Ważne, żeby skinka pomiędzy aplikacją a Asteriskiem była prosta i robiła to, co trzeba zrobić najprościej. Teraz jeszcze taki szybki przegląd pozostałych funkcjonalności. Możemy nagrywać połączenia. To jest najważniejsza rzecz, jaka jest w centrali telefonicznej, dlatego że często klienci zamawiający kampanię żądają
dowody jej wykonania, a czasami są też dowody w sądzie zawarcie jakieś umowy. Może możemy sobie zrobić podsłuch linii, to znaczy możemy zobaczyć, podsłuchać daną rozmowę, na przykład menadżer danej zmiany może sobie jechać po kanałach, sprawdzać na czym, o czym rozmawiają jego pracownicy. Nie podchodzę od strony moralnej, czy to jest dobrze. Możemy przekazywać połączenia, czyli wprowadzać do jednej osoby, nie tylko. Możemy sobie skonfigurować konferencję, czyli tak naprawdę do jednego kanału dołączyć chętnych użytkowników, nie tylko dwóch. Numery, czyli przypisania, jak tworzymy nowe konto, możemy napisać, jak to będzie, pod jakim numerem stacjonarny będzie widoczny, jaki numer wewnętrzny, mieć ten telefon i tak dalej. No i możemy sobie konfigurować jeszcze IPR, czyli Interactive Voice Response, czyli takie menu naciśnij jeden, jeżeli coś tam. Jakby przy tamtym jeszcze to naciskają za dole, więc. No tak, a ewentualnie, jeżeli ktoś zadzwonił w tej trzeciej, jak już jest zamknięte, no to w tym momencie nie łączymy go do nikogo, do niego nie będzie w biurze, tylko nagrywamy jego wypowiedź na telefon. Mówimy mu, że biuro pracuje w godzinach 8.16, ale prosimy dostać wiadomość i takie funkcjonalności. Tak, to jest o tyle ciekawe, bo to na każdego się nie da zrobić w prosty sposób inaczej. Tutaj jest to trywialne do wykonfigurowania. Poczta głosowa już była. Możemy sobie jeszcze wybierać dostawcę i telefonii zgodnie z tak naprawdę naszym planem. To znaczy możemy mieć dwóch dostawców, gdzie jeden nam oferuje tanie połączenia stacjonarne, a drugi oferuje tanie połączenia telefonii GSM, więc możemy sobie ustawić, że wybiera jest numer, idziemy inną drogą, zależnie od przypadku. To jest dość konfigurowalne. My z tego bliżej dokładnie nie korzystaliśmy, nie mieliśmy takie potrzeby. Tak, mamy tą kolejkę, tak? Czyli ulubiona rzecz, jeżeli dzwonimy na jakąś infolinię. Jeżeli mamy kolejkę, zdefiniowaną kolejkę przychodzącą, to tutaj jest wpiętych ten operatorów. W tym momencie, jeżeli ktoś dzwoni na numer, wrzucamy do kolejki, pierwszy operator podnosi i z nim rozmawiamy. Jeżeli wszyscy operatorzy są zajęci, to słyszymy melodykę i czekamy, aż ktoś się dzwoni. I pan ma coś powiedzieć. Kolejki zaraz mają drugą prezentację. Oczywiście. To jest zdobycie na kolejkę. Druga część prezentacji dotyczy już konkretnych wdrożeń, czyli funkcjonalności, które mamy. Chcemy wam pokazać to, co można zrobić i też z krótkim uzasadnieniem dlaczego. Ok, pierwsze wdrożenie, jakie mieliśmy, dotyczyło się call center, który ma 70 stanowisk. Była to sprzedaż, czy tak naprawdę franszyzna dla dużego operatora GSM. To znaczy takie często osoby, które do nas dzwonią, to nie są pracownicy danej sieci. Nie będę wymieniał żadnej nazwy, żeby nie sugerować. Tylko to są firmy podnajęte, które mają po prostu płacone za wykonanie numerów, dostają bazę abonentów. Na przykład gminnym zleceniem było namawianie klientów, którzy mieli prepaid'a na przejście na abonament. Też czasami te oferty nie były takie gorsze, były całkiem gorsze, no ale zadaniem telemarketera było sprzedaż tego produktu. U drugiego dostawcy mieliśmy dostawcę operatora wojny, więc sprzedawał siebie. Takie wtrącenie. Okej, czyli mamy tak, to było szybkie przejście do drugiego podpunktu, czyli 10 stanowiska jako center, to było dla operatora wojny. Trzecie to jest centrala firmowa, więc między innymi zapowiedź o tym, że no, przepraszamy, nie pracujemy w tych godzinach. Czwarty podpunkt to jest budowa terminala dla telemarketera. Troszkę schodzimy z tematu samej centrali, ale chcę pokazać, jak można zrobić terminal, który jest nie do zepsucia, ale też niektórzy chcą nie do użycia. I proof of concept, które to jest wyobrażenie. Proof of concept, czyli to, co zrobiliśmy jako krok w przód na dzień dzisiejszy, nie zrobiliśmy tego. Może się wyczuwa. Okej, to może też powiem o tym wdrożeniu, a to jest na następne. Żeby nie było, że to czasami był. Call center dla operatora GSM są oparte o Sangomie. To jest taka jedna z firm konkurencyjna do Digium. Gdzieś tam chyba uciekł jeden site na temat porównania tych kart. Generalnie my się przekonaliśmy do tej firmy. Karty Sangoma, karty Digium mówiły nam przepraszamy, nie działa. Karty Sangoma nam mówiły przepraszamy, w czwartym slocie, czwarty kabelek jest chyba uszkodzony, jakbyśmy go tam pójśmy mieć. To może zacznie wydziałać. Więc wszelkie diagnoza była błyskawiczna, był specjalny program, który pokazywał status tej karty i można było naprawdę dużo więcej wyciągnąć i bardzo ładnie działać. Nie mieliśmy żadnych problemów z sądami, bo się używa się tylko tego. Ile mieliście jednoczesnych połączeń? W tym przypadku 70.
To jest 70 stacji telemarketerów i oni mają płacone zadzwonienia. Nie mogą te stacje być nieużywane. Okej. Okay. I byliście w stanie to nagrać wszystko na jednym serwerze fizycznym? Za chwilę na drugim slajdzie będzie na jakim. Bo pierwsza wersja serwera się nie sprawdziła. tak, na koniec mieliśmy Xenona. Nie wiem, czy my dwa procesory nie pamiętają jego korowy. To działało. Znaczy nie, to bardziej chodziło o kwestię I.O. Nie ma problemu z tym I.O., ponieważ tych danych nie ma dużo. Najlepiej jest nagrywać w formacie, w którym idzie transmisja, więc tylko zrzucasz ramki na dysk. Nie transmitujesz. Komentowaliście dopiero później, tak? To jest jakby też napisane. To w tym momencie masz bodajże 8 gigabitów. Czyli mamy z jednej strony Tract A1, czyli mamy linie skompresowane, a z drugiej strony mamy na własną sieć LAN, gdzie mamy co chcemy, to możemy dowolny kodek ustawić, nawet bez kompresji, tak jak każdy ULAN, bo to jest wszystko po LAN, więc nam to nie przeszkadza w niczym. Uwaga, lepiej mieć dwa switcha, to znaczy jak ktoś przegrywa sobie film z jednego dysku na drugi, to w tym czasie może przestać działać resztę. Lepiej mieć switch dla telefonu. Tak naprawdę, będzie zależną sieć. Internet dla połączeń. Trzymać jeszcze panu prezentacji. Mieliśmy pana do dodawania kont, czyli następny komputer. Pracownicy koncentra dodawali sami, tylko wpisywali jego nazwę. I mieliśmy też ten terminal, czyli tak naprawdę instalowali nasz terminal na komputerze, który ustawiali. I teraz tak. Komputer oparty na 5.4 nie wystarczył. W pierwszej wersji, ponieważ wszystkie komputery, które użyła ta firma, polegało to na tym, że zamówili sobie paletę takich polizynkowych komputerów leżących w jakiej firmy, z Pentium 4, włożyli tam sam domę i ponieważ troszkę wystawała, to nie domykania budowy. I to działało na 30 mniej więcej telemarketerów. Później powiedzieli, że są jakieś opóźnienia, że coś się nie wyda. Wtedy stwierdzili, że zainwestują sobie kupę taki serwer rakowy. Był pierwszy raz, kiedy musiałem kiedyś wnieść do domu i słuchać przez wewnętrznie, jak to działa. Nie jest pana, w sensie ci też wyrzekł. A to będzie to już całą nowe tutaj, bo już nie dołożyłem go, nie? Tak. Bo to mamy też pierwszą klasę dla mnie. Nie. To był jakiś Xenon już na pewno. To Xenon, po prostu na pewno tutaj. Znaczy, chyba Xenon też był miał polski gołąb, jak się tutaj. Tak, Xenon też był polski gołąb. Znaczy, wbrew pozorom to jest firma, która jedzie po kosztach, po wszystkim. I mi tłumaczyliśmy, że trochę bez sensu jest kupować 5.4, bo to się grzeje. Dużo prądu pobiera. Po chwili dzwonił. Wiesz, musieliśmy dzwonić do elektrowni, żeby nam nie napiszą. Trochę nie wydawaliśmy. Jeszcze klimat podłączyć sobie w lecie i się okazało, że to kilka kilowatów dobrze idzie. To jest właśnie drugi pokój, że trzeba sobie... Generalnie to było dużo problemów właśnie z ciepłem, bo działałem przez te komputery, nie jest problem. Jeszcze ciekawostka. Nie wiem, czy komuś się kiedyś udało wkładać dużo plików, na przykład na XFS-a do jednego folderu. To się już później nie daje do niczego. Ja nie pamiętam też ile tych nagrań było, ale 100 tysięcy tylko nie, mieliśmy. Nie, mieliśmy X4, to mamy X4, nagrań było 60 tysięcy. To było pierwsze, później mieliśmy XFS-a, ale ja już nie pamiętam, były masakryczne liczby. Ci telemarketerzy po prostu dzwonili i nie tyle nawet, że okazało się, że trzeba nazwać foltery rok, miesiąc, dzień, jeszcze godzinę. Wtedy per godzina było kilka tysięcy pisów i to jakoś się później dawało sensownie kasować, przenosić, to coś w tym stylu zrobić. No bez tego to... Ja pierwsza to otworzyłem tego mini i komandera na folderze, to po prostu nie mogę jak łączyć. Windows leży w 10 tysiącach klików. Też wniosek jest taki, że terminal jest niezawodny, to też jak dojdziemy do terminala, nie wiem dlaczego. Tak, pierwszą kartę mieliśmy Digium, jak się firma rozrosła, przeszliśmy na Sangamę, to 4-portową. Na początku była jedna multiportowa karta Digium. To jest taki call center zbudowany jako projekt linijny. To rzutuje na to, co można dalej zrobić. Znaczy najpierw firma kupiła sobie centralę, jakąś centralę telefoniczną abonencką, a później zadzwonili do nas nieodwrotnie. To znaczy wiedzieliśmy już, że centrala ma wyjście E1 i nic więcej. Tak, tak wybraliśmy, jak się chce podłączyć. Koszt do kupienia jakiejś karty rozszerzeń, która miałaby WIP-a, był przewyższał koszt tego wdrożenia, to było bez sensu. Serwer użyliśmy, kupiliśmy sobie taką budowę szafową, rakową, tak
po prostu pusto w środku, wyrzucił tam zwykłą płytę główną, skoro dwa duo, były dwa dyski 750, które włączyliśmy w Pajto Software. Nagrania trzymamy jako GSM. To jest o tyle dobre w tym wypadku, że te nagrania, ja myślę, że te dyski do dzisiaj się nie zapewnią. 10 stanowisk, 750 giga, myślę, że jeszcze na kilka lat mają. Ta firma nie wymagała tego MP3, więc nie musieliśmy konwertować, trzymać tych MP3, jak wiadomo, jak długo i tak dalej. Mają dostęp przez FTP, więc zawsze mogą sobie ustawić, bo to jest najczęstsza awaria, która stanowi się. Kiedyś, na początku zrobiliśmy 10-gigową partycję i to się akurat skończy dość szybko. Więc zwiększyliśmy na formie dalej i już nie dzwonię. Albo sobie nauczyli się kopiować, nie wiem. To nie jest takie śmieszne, nie mają hasła do dysku, jest zawsze problemy. Nic więcej nie zrobią, gdyż tego wtedy. Nie mają hasła, bo problem, że w momencie, w którym włączyli prąd, nie mają błąd. Zrobili zabawę, więc to nie ma to. To jest świetny powód, są dwa powody przemierzy, muszę zrobić dysk. Pierwszy to jest taki, że tam są dane osobowe, jest dużo nagrań, dużo czasami śmiechu. Na wrzut.pl jest dużo takich fajnych rozmów. I lepiej, żeby ten dysk nie wyszedł razem z komputerem na przykład. No jak wyjdzie komputer, to trudno, ale jak wyjdzie z danymi, to już gorzej. Drugi, to jest świetny sposób wymuszenia na to, do odbiorcy zapłacenia. Bo ten serwer był świetnie działał do pierwszego restartu i wtedy dzwoni. I wtedy można sobie sprawdzić księgowość, że tak powiem. No chyba nie ma supportu. Ale jak już jest wszystko jasne, no to wtedy hasło nie jest do niczego potrzebne. Często wkompilowaliśmy klucz, który był do dysku hasłem do kernela i tak wrzucaliśmy to na ten. Kto wie z kernela, z Intel FS-a wciągnąć plikę. Kompilowany już Intel FS-a do kernela. Okej, okay. Bezpieczny na pewno. Opis, który ja szukałem, zaczyna się, że trzeba sobie od któregoś bajtu coś wyciąć, od któregoś bajtu mogę się rozpakować. Dobra, więc no to jeszcze. Nie wiem, tak nie wdrażamy. Klucze wewnątrz kernela mogą być terminami. Na serwerach to zrobić się narzędziem po prostu. Okej, okay, teraz trzecia rzecz, to odpowiedź na to pytanie. Mieliśmy API restowe, czyli tak naprawdę po HTTP, w dwie strony. Z CRM-a do nas zadzwoń. Czy dostawaliśmy URL-a, gdzie było podane do kogo i jaki jest numer telemarketera, który dzwoni. Jeżeli coś od nas przyszło, na przykład początek rozmowy, koniec rozmowy, to wysyłaliśmy posta do CRM-a i CRM wiedział, kto dzwonił, który telemarketer, albo że zakończył rozmowę. Po stronie CRM-a zrobili sobie kometa, czyli ten Ajax Push. Dzięki temu to okienka wskakiwały w momencie nawiązania lub zakończenia połączenia. Bardzo ładnie to działało. Użyłem tego już tylko 10 stanowisk, ale myślę, że wszyscy byli zadowoleni. Może przy telemarketerze. Czyli dzięki temu, że mamy click to call, czyli z poziomu CRM-a mamy kontrolę kosztów, telemarketerzy nie dzwonią sobie w prywatnych sprawach, bo są nagrywani, wiedzą, że będą musieli być w CRM-ie. Jest dokładnie rejestr tego, kto dzwonił, gdzie, jakie jest tej sprawy, czy oddzwonić, co było. Nie ma takich pustych strzałów. Zrobiliśmy eksport billingu do CRM-a. No to jest właśnie ten eksport tego nieszczęsnego billingu, ale jakoś tam jak to działa w tym przypadku. Ajax Push, czyli właśnie notyfikacja. I jeszcze ciekawa rzecz, jak się zainstaluje coś od Adobe, no, nie wiem, od Apple'a, jakiś zestaw kodeków, nie pamiętam jaki Windowsa, to okazuje się, że takie pliki w formacie GSM ma twarze. Znaczy pojawia się taki play w przeglądarce i to można słuchać. Okazało się, że nie trzeba konwertować, bo mi jest tylko potrzebny odsłuch na jego własne potrzeby. Więc dlatego GSM format został jako format używany do nagrywania. Mamy 32 minuty, to całkiem nieźle. Proste? Dobra, no i trzecie wrażenie, które mieliśmy było po drugą stronę, czyli tak naprawdę była firma, która głównie zajmowała się pieraniem telefonów klientów, więc była... więc to była ta firma właśnie zawijana i nagrywana po tym przygotowaniu i przygotowaniu na różne kolejki. Do tego była tam połączenia wewnętrzne w obrębie firmy, czyli przekierowanie z telefonu na biurko poprzez to nagranie trzymanie telefonu na biurku innego człowieka. Tu integrowaliśmy się, że już pamiętam, z dostawcą VoIP-a, więc było czysto programowe rozwiązanie ze strony karty.
Czy telefon też był wypowa po prostu? Telefon jest sprzętowy, to jest wypowa. No, to nie jest specjalnie duży koszt, a jest to wygodne. Teraz tak, co to mieć? Szpilowanie połączeń, czyli po pierwsze, połączenia wewnętrzne pomiędzy jedną a drugim pracownikiem biura. Po drugie, możliwość taka, że ktoś zdzwania się do danego pracownika. Pracownik stwierdza, że jednak on nie jest w stanie sobie pomóc. W tym momencie zawiesza połączenie, wybiera numer innego pracownika i zostajemy połączeni z innym pracownikiem. Podstaw osoba, informacja o czasie pracy biura. Jeżeli biuro pracuje od 20, jeżeli ktoś zadzwonił się po 20 roku 6, a osoba za niedzielę, z tego co pamiętam, tam była tabla na bazie danych, gdzie była konfiguracja, które dni są się dane i w które dni jak ma działać, w które dni jak ludzi ma pracować biuro. Jeżeli ktoś zadzwonił się w innym, w czasie, gdy biuro pracowało, dostawał informację, że biuro jest zamknięte. Proszę, jeżeli chcesz nagrać wiadomość, to poczekaj na sygnał. Po sygnale następował nagranie wiadomości. I później nagranie wiadomości w formacie, która się nagrywa, to był 3, było wysłane na maila. Ja pamiętam taki format. Nie pamiętam formatu, w każdym razie było wysłane na maila, który chyba znowu na jakąś grupę. To jest taka ciekawostka, że najpierw zarząd chciał mieć nagrywanie i miał. Wcześniej się zorientował, ale zaraz. Wy nagrywacie wszystko. No tak. Chcieliście. Wewnętrzne? No wszystko. A to nie. tak zrobili na taką listę wyjątków, żeby wyszło, że 30% z tego zostało. To by chodziło o klientów, którzy od nich coś stworzyli, mieć dowód tego, którzy przeszli via, wybrali odpowiedni numerek, odczekali. Tu też jest kolejka połączeń, czyli odsłuchali sobie tam Chopina, przeszli dalej. Więc tylko tych chcieli nagrywać tak naprawdę. Nawet czasami było, że generalnie działa to tak, że jeżeli przekierowuję, to pani mówi, proszę poczekać, naciska plotek, wybiera numer wewnętrzny i teraz może robić sobie rozmowę z tym osobą, uprzedzić, kto dzwoni. Dopiero wtedy klient ma melodykę, a osoby mogą sobie między sobą rozmawiać, pracownicy firmy. Jeżeli którykolwiek z nich odłoży słuchawkę, to wtedy jest z powrotem wraca rozmowa do klienta, który dzwania. Więc nawet ta rozmowa wewnętrzna może być nagrywana lub nie. Czasami może wyobraźcie sobie w sądzie na przykład dowód, który mówi, klient powiedział to, a później to była rozmowa pracowników, co sobie myślą. Nie? Właśnie przy takich bardziej skomplikowanych połączeniach jest duży problem z CDR-ami, bo w tym momencie tak naprawdę pojawiają się nam trzy połączenia. Pierwsze połączenie przychodzące do pierwszego do kolejki, później połączenie między kolejką a operatorem, później między jednym operatorem a drugim operatorem, później między tym przychodzącym a tym drugim operatorem, no i pojawia się nie wiadomo skąd 10 różnych wpisów o połączeniach, które tak naprawdę stanowią jedno połączenie. Ja nie dostałem samego klucza, który nie połączyć. Ja myślałem, że jest można, klucz, bo było jeszcze nie. Można go ustawić jakąś zmienną diagramie, przekazywaną jakoś tam statycznie przez jakoś kontekstowo i zapisywać ją do tego CDR-a. Ale to jakoś to, jakoś to, też nie, to też nie było takie proste. No bo ostatnio to nie działało w praktyce później. Jak się próbowałeś na różne sposoby, to się rozjeżdżało. Coś jeszcze mają powiedzieć? Co nie, coś mi zostało do tego, wiesz? Aha, dobra, jeszcze polecam, jakby ktoś chciał robić taką centralę z VR-em, zamówienie profesjonalnego firmy, która zrobi nagrania, nie jest wcale drogie, to kosztuje kilkaset złotych. I nawet bym nie wybierał Piotra Franceskiego lub innych z listy, bo tam ta firma naprawdę mogła każdego nagrać i Hołowczyc myślę, że też by się nadzałapał. Problem jest z dostępnością tej osoby, że później często zmieniamy to menu, jak nie chcę płacić, w którym prawdzie za update, a nie za zrobienie od nowa, to lepiej wybrać kogoś, kto jest. Nie nagracie tak dobrej jakości sami. Po prostu ktoś, kto ma dobrą dykcję, kto pracuje z tym, kto się zna na obróca tego dźwięku, na pewno zrobi to profesjonalniej. I także ja bym polecał po prostu używanie. No tak, właściwie to, że oni standardowych asterisków bibliotekę. Są po prostu nie macie. Były jakieś firmy, znalazłem później, ale ja i tak potrzebowałem. Gdzie dobry firma, tu nazwa. Ale... Już jest problem. No, próbowaliśmy też sobie zrobić syntezator z Iwona, ale wyszły dwa problemy. Po pierwsze, oni biorą kasę za per kanał, czy ja to tak zrozumiałem. I po drugie, ostatnio zaczęli to obserwować jako serwis, nie jako aplikację, którą można zainstalować. Mają dwa rodzaje licencjonowania. Czy wiem, że na pewno nie można było zrobić tak, że ja kupię sobie ten kanał, część 90% sobie nagra, a resztę będę tylko już czytał, ale to się okazuje, że tak nie wolno. Że nie wolno tego nagrywać. Nie jest to tak. Możesz mieć tak, no tam jest kwestia jeszcze
użycia później tego, w zależności od licencji, może to używać w różnych zastosowaniach. Tam trzeba się w to wgryźć i nie jest to na pewno. Ale nie było też proste, żeby się czytać, ale faktem można to podłączyć. No, to jest to, tylko różnie odrożenia, to jest właśnie fajny przykład, jak w miarę prosto i bardzo tanio można zrobić sobie na przykład w biurze albo w firmie wewnętrzną telefonię na własnym sprzęcie, którą będzie można konfigurować jak się chce. To nie jest naprawdę nic strasznego, żeby to skonfigurować tak, żeby działało, jeżeli chce się robić jakieś bardzo skomplikowane rzeczy. Myślę, że skomplikowane też, tylko można to dostać konfigurując. Można coś to konfigurując, tak, zakładając, że ktoś jest uparty i lubi czytać niezbędną dokumentację, albo może nie lubię, ale mam nic przeciwko. No i ma dużo samozaparcia i chce to zrobić i chce się tego nauczyć. To nie jest to nic, czego nie można przeskoczyć. Można tanim kosztem zrobić sobie siedzieć wewnętrzną w biurze, nawet z chociażby zejściem na siadę, to będzie się wyjechałem. Okej, teraz tutaj wrócimy do głównego wątku też konferencji. Dlaczego Linuxa może być na terminalach? Ponieważ nasz zleceniodawca, czyli to zlecenie, gdzie było 70 stanowisk, miał na początku Windowsa, chciał nas ubrać w serwisowanie tych komputerów. Był odległy o dwa duże miasta po drodze, więc myślę, że nie będziemy tam jeździć. I nie chcemy interesować się, kto zainstalował sobie HeadGadu, kto wchodzi na OLED albo robi inne rzeczy. Serwisowanie Windowsa. Tak, serwisowanie Windowsa. Kto to wie, jak to zrobić, żeby było dobrze. Zaproponowaliśmy coś takiego. Wzięliśmy XFC. Oczywiście wszystko pamiętamy, że to było Jetu. Skompilowaliśmy na Firefoxa, ja to jako klient VoIP, okulary albo Emisa, już nie pamiętam, którego klienta PDF, bo często umowy są w PDF, więc trzeba je podejrzeć. I to wszystko. Nic więcej na tym komputerze nie było. Po co w sumie? Później mieliśmy jakieś pomysły, żeby Jabera dać wewnętrznie i tak dalej, ale to też na później umarło. Co zrobiliśmy dalej? Wzięliśmy sobie CryptoSeta, bo w sumie dlaczego nie zeszło w dysku, jak już się odbawimy. Cały file system skompresowaliśmy z CoreFS-em, czyli mieliśmy taki obraz systemu do odczytu. Skrypt startowy w IntelFS-ie zakładał partycję TTPS. AWFS robił nam z tego warstwy, tak jak Audry, czyli albo symulatorzy, takie mechanizmy, które tworzą mniej więcej coś takiego. Może opiszę ideę, my wszyscy może tego używali. CoreFS jest tylko do odczytu. TPFS pozwala na zapis, ale jest w ramie, więc po restarcie nie ma. AWFS potrafi zrobić z tego jeden file system. Czyli odpalać, binarki są szczytywane z CoreFS-a. Jeżeli klient, pracownik coś zapisuje, aplikacja coś zapisuje, proszę bardzo, wszystko idzie do RAM-u. Czyli żeby naprawić taką statę, trzeba ją zresetować. Konkurs pod tytułem Zepsujcie nam to trwa do dzisiaj, jeszcze nie ma zwycięzców. Tak, ale to znaczy wodą mozoletą. Oni kupowali podzyskowe komputery, ale na szczęście takie same. Więc my zrobiliśmy taką płytkę, bo okazuje się, na początku pomysł był taki, że to z pendrive'a startowało, pendrive były tanie, nie trzeba podłożyć pendrive'ów, ale okazało się, że te komputery są takie, jakie są. Ich się nie wyjmuje tych CD-ROM-ów czy DVD-ROM-ów, mają zostać. Chyba CD-ROM-ów, bo mieliśmy po prostu, gdzieś nam się płytka skończyła. Więc tak naprawdę wkładamy płytkę, tam skrypt się pyta, czy na pewno. Wtedy ten instalator, czyli DD, instaluje. Tam już tego tak to instalowałem. Ale zawsze DD, która się do pasek. Tak. Później był pasek, może popatrzeć jak idzie. Sekretarki to robi na koniec. Bo tylko jest jedna woda tego rozwiązania. Jak się tak zrobi, to później te wszystkie komputery są takie same. Więc na przykład jak skonfigurować JADE, żeby miał jakiekolwiek konto SIM, ale inne niż pozostałe. I tutaj był taki sprytny skrypt, który się odpalał po odpaleniu systemu, który brał sobie Maca karty sieciowej i tak wpisywał w odpowiednich plikach, w dwóch plikach tak naprawdę, w pliku konfiguracyjnym JATE oraz w Firefoxie, do którego zainstalował się taki plugin, który modyfikował nagłówki wysyłane w HTTP i tam w dwóch linijkach było, jak się nazywa terminal, jakie ma hasło. Dzięki temu łatwo było powiązać telemarketera w CRM-ie z jego loginem VoIP-owym. Czyli było wiadomo od razu, kto jest kto. Kto siedzi przy którym komputerze i jak się nazywa jego konto SIM. Dzięki temu. Czyli tak, systemu się nie dało zepsuć. Koszt TCO oprogramowania. Sprzęt to było, bo był to sprzęt poliznikowy, więc czasami wiatraczki się dały, bo na początku się wszyscy cieszyli, bo było ciszej, później już nie cieszyli. No jeden z tego, co było 200 zł, tylko
Tak, ale oni kiedyś zadzwonili do mnie na początku, jak zanim był instalator, czy ja mogliby mi te komputery przywieźć, jakbym je zainstalował, bo te są już zainstalowane. A ile tego macie? Trzy palety. Nie. No bo wiem, po prostu chyba po 10-15 chodził na paletę, więc to tak mniej więcej transportowali. Generalnie po zainstalowaniu koszt oprogramowania był zerowy, więc trzeba było płacić za update, nie trzeba mieć admina na etacie, który to biegał i instalował. Nie pytaliśmy tam marketerów, czy nas lubią. Jakby była impreza integracyjna, nie przyznaliśmy się, co robiliśmy. Nie wolałem ryzykować. Jednostka uruchamia się bardzo szybko. Trzeba zauważyć, że ten koszyk jest skompresowany, więc działa, uruchamia się szybciej, niż jakby miał odczytywał to z głowy do dysku. Mieliśmy limit 500 MB, więc cały start to maksymalnie było czytanie 500 MB z dysku, więc później w ramach rozwoju zrobiliśmy sobie terminal. Ja nie byłem zwolennikiem tego, że kupić sobie takie terminale HP, które może też dostać na portalu, którego miałem już nie wymieniać. One są fajne, bo są małe, pobierają tam 10 W prądu. Miały problem taki, że karta, chyba flash, która była budowana, miała 250 MB. Zastanawiałem się, jak to zrobić. Tutaj okazało się znowu super pomysłem, że to, że używać Nginx'a. Mogłem sobie skompilować wszystko ze stripem, mogłem wyrzucić to, co było zbędne. I o dziwo Squash FM zajmowało 80 MB. Gdyż wyszło, że Homa mogę sobie zrobić i będziemy jeszcze zastanawiać miejsca. Wypadło z bardzo prozaicznego powodu. Dostawy z portalu opcyjnego są niepewne. Ty na pewno to dalej jedno pytanie. Okej, okay, ale jak będziemy potrzebować stąd, to to skąd weźmiemy? No nie wiem, nie weźmiemy tak. To się czasami pojawiają, czasami nie. Zrobiliśmy taką wersję, która ma Fallen C, to jest jeszcze gorszy poziom inwigilacji, może podejrzeć, co robi pracownik. Jeszcze raz bawiliśmy się, Łukasz kiedyś zrobił sobie do routerza OpenWRT asteriska, to żeby mieć telefon, nie chcesz czy mieć? OpenWRT ma budowany asteriskiem, to jest budowany, są paczki asteriska, można sobie go zainstalować. Jeżeli nie będziemy szaleć, nie będziemy kopać kondensji, nie będzie to prawdopodobnie mieć działać to na jakiejś stronie złączeń. Do tego jeszcze było, mam bardzo dobrą dokumentację, na Szyka Flagu. Szyka Flag, nie wiem, czy ktoś kojarzy, co to jest. To jest taki fajny komputerek na armię, chyba podejrzewam 1 GHz, 512 MB, który ma postać zasilacza do gniazda. No, zasilacz to gniazda, który ma jedno złącze jednego gigabitowego Ethernet'a, jeden port USB i to wszystko, tak? Na tym też dał wzięcie patentu. Patentu dał się postawić asteriska, który działał, by sobie lutować. No to i problem jest taki, że nie da się tam użyć karty E1, bo nie ma PCI. Widziałem na takie wersje, które by miały USB kartę E1, ale to był taki, że się nie sens. Tak, natomiast coś takiego można wykorzystać na przykład w biurze do forwardowania połączeń. Możemy rozwiązać do asteriska, nadać jakąś konfigurację i nawet odmawiać w sieci wewnętrznej. I mamy kosztem taką własną drogę. To również pomysł można wyłaskać. Okay, już mamy 3 slajdy i 5 minut, to musimy być też czas, żeby skończyć. Podsumowując problemy. Dokumentacja jest w kodzie żywowym. To jest bardzo fajne wiki, bo w każdym razie nie jest to wiki asterisko, tylko jakieś oddzielne. Nie jest tylko asterisko, głównie asterisko. Problem jest taki, że wszystkie dokumenty to wszystkie wersje, od 1.0 do 11. Nie zawsze jest napisane do której. Funkcjonalność też o porozumieniu i na przykład opisie jakiejś komendy jest, że działa w wersji 1.0, 1.2, 1.4. Do 1.6.2 działało OK, a w 1.6.2 się soli, a w 1.8.2 co 5 minut. Albo na temat 1.8 jeszcze nie ma żadnej informacji. Bo na temat 1.8 nie ma żadnej informacji. Informacje są do 1.4 czy 1.2, czyli już dawno się nie używa, a jak jest aktualny sam, to i tak trzeba sprawdzić. Składanie czysto boli. To jest ostatni podpunkt. Tak naprawdę nie wiem, jak to dostawać. Potrzebowalibyśmy symulować jakiś klientów boli, żeby w ogóle sprawdzić, czy nie obsłużyliśmy do centrali w upgrade'ie na przykład. No to nie jest już tak. Są myszki. Tak. Dobra, są myszki. Są myszki. Nie jest proste, 70 ludzi, którzy się wkurzą, a firma straci. Ale mnie to jest produkt uniwersalny, w którym te wasze wszystkie wdrożenia jeszcze ile gwałt obsługi. Bardziej współczuję, żeby nie musieliśmy wystawiać na świat. Teraz to dostajcie będzie, dlaczego się cieszymy z tego powodu.
momencie serwer nam powiedział, że ma 10 tysięcy otwartych plików i więcej to już nie. No, no powiedzieliśmy to jeszcze trochę, będzie ok, ale powiedzieliśmy, że nie, to na pewno nie. Ale to nie tylko Asterisk, to wiele. No ale my naprawdę widzieliśmy, co się stało, bo wrzuciliśmy nowszą wersję, okazało się, że ma problemy. Poprawili to po 2-3 tygodniach, ale trwało to długo, my nie wiedzieliśmy, co się dzieje, a znaczy Łukasz się nauczył kilku fajnych komend. Teraz wiecie, że można sobie przypisać przerwania do procesora. Można takie rzeczy, nie wiedziałem, że takie komendy są. Przerwania... Czasem można, czasem nie można. No, na jednym razie się uda, na drugim nie. Akurat na drugim co? Mieliśmy jeden, tak, nie było problemu z przerwaniem. Czasem trzymało. Często zdarzały się jakieś różne błędy, właśnie błędy związane z bezpieczeństwem lub ze skonfigurowaniem czegoś w jakiś sposób. No i wtedy jesteśmy bardzo open, bo nie tylko o source, to jeszcze chciałby zadzwonić gdzieś, proszę bardzo. A to jest problem, bo to jest pan duży. Mieliście jakieś prawdy? No, na szczęście my działamy w LAN-ie, więc to nie jest mnie interesuje. No i pochodzą normalnie po świecie skany tych, jak znajdą jakieś otwartego SIP-a, skanują source'a hasła, jeżeli ktoś ma 4-literowe hasło i numer, nazwę kontaktu, numer telefonu, to na rachunku znajduje... No, 40 tysięcy. Na przykład w jednym zdarzeniu to była firma, która miała sama z siebie wojka, więc musieliby sobie wystawić, ale pewnie też by to kosztowało. U nas to było nie tylko. Czy to nasz soft, czy to klient z siebie zepsuł? No jest problem z tym na pewno. U drugiego klienta mieli taką fajną bramkę GSM, gdzie się wkładało 30 kart SIM. Mieli dwie albo trzy takie bramki na koniec. Ona miała jedynkę, a z drugiej strony kupę antenę. I ta karta, bardzo chciałem tego linku dostać, bo ona pozwalała, nie miała PIN-u, nie miała numeru i nie dało, nie było leczenia linii. Po prostu ona była po to, żeby dzwonili w tej sieci i sprzedawali. Tak więc przynajmniej jedna sieć, bo to akurat nie przychodzi żadnego, więc było o tyle dobrze. Ale nie dało się dzwonić do innej sieci, też to bolało. Co do bezpieczeństwa, szyfrowanie dysku też było, rajdy, nie muszę tłumaczyć, IP tablet, najlepiej wyciąć wszystko. Żeby z zewnątrz, VPN, czyli tak de facto, jakby ktoś próbował się ze mną dostawać, po pierwsze ustalenie, które porty ustawić jest nietrywialne, bo tych portów jest bardzo dużo, więcej niż w FTP. Dwa, to jest proszenie się o problemy, więc lepiej już postawić sobie VPN-a i dopiero się dzwoniać już lokalnie. No i świat lubi takie rozmowy. Archiwizacja nagrań, to znaczy trzeba sobie wypracować proces, że ktoś wkłada płytkę DVD, wypala za nim miesiąc i trzyma w szafce. A to nie muszę... Ponoć się dzieli, grupy ludzie się dzielą na dwie grupy, na tych, którzy to robią i na tych, którzy będą. Miejsca na dysku nigdy dość. Tutaj się bardzo dobrze okazało z mądrym podejściem zrobienia FOMR-a. Zorientowaliśmy się w tym momencie, że brakuje miejsca. Mieliśmy dodatkowe dyski, więc szybko skonfigurowaliśmy. Zaczęliśmy na nie skopiować, ale w czasie kopiowania się zapytałem, że ale ta partia dalej jest zawała. Udało mi się rozszerzyć. Na jednym terminalu trwało kopiowanie, na drugim terminalu zwiększałem rozmiar partycji. To wszystko ładnie działa, można te dyski dowalać. Nie, bo to jest problem, że zatrzymać centralę, zgrać to wszystko i uruchomić. A tutaj tak naprawdę ci ludzie cały czas dzwonią i robią interes życia. Konwersja nagrań. Najlepiej jest zrzucać nagrania ramka po ramce, tak jak idzie. Nie bawić się, żeby Asterisk jeszcze konwertował. Więc najlepiej zrobić to w offline. Ja zrobiłem taki skrypt, który jechał po katalogach, więc to przerabiam na MP3. Robię to z niskim, najniższym możliwym priorytetem, na co dokańczam. PT4 nie wystarcza. Nawet, że budowa się nie domyka, poza tym nie są problemy. Jeżeli ktoś chce się zacząć zabawę z Asteriskiem, polecam, jest dużo dystrybucji dedykowanych. Po prostu jest płytka ISO, można ją odpalić czasami jako live w CD, więc wkładamy, bawimy się, później stanujemy. Także pierwsze kroki są dość proste. I cóż, telefony VoIP, one są naprawdę tanie i tam można dużo więcej zrobić. Tak, że uda się zrobić wszystko. Czy już ten wątek jest kontynuowany, że dowiedzieć się nie da, czy... Może teraz nie mamy czasu? To pytanie zapraszamy. Już kulo.